Londyn. Władze płacą landlordom miliony, aby brali pod dach bezdomnych. Gminy Londynu wydają rocznie 14 miliona funtów, aby zachęcić właścicieli do udostępniania swoich mieszkań osobom bezdomnym, informuje dziennik The Guardian. W 2018 roku gminy zapłaciły landlordom 5,7 tysiąca razy po 8300 funtów, aby zakwaterować osoby, które nie miały dachu nad głową lub były zagrożone bezdomnością. Pieniądze traktowano jako swego rodzaju rekompensatę dla właścicieli mieszkań i wypłacano je niezależnie od tego, czy dana osoba pobierała zasiłek mieszkaniowy. W związku z coraz mniejszą liczbą nowych mieszkań socjalnych oraz pogłębiającą się przepaścią między wysokością świadczeń socjalnych a cenami wynajmu, wypłacanie gratyfikacji dla landlordów staje się coraz bardziej powszechne, zauważa The Guardian. Londyńska dzielnica Barnet, gdzie w ciągu ostatnich 5 lat powstało zaledwie 20 domów z mieszkaniami komunalnymi, wypłaciła w 2018 roku właścicielom nieruchomości 1,5 miliona funtów, aby zapewnić potrzebującym dach nad głową. Na ten sam cel po 1 miliona funtów przeznaczyły rady dzielnic Killington, Haringey, Barking i Dagenham. Ealing wydał 770 tysiąca funtów. Władze lokalne mają obowiązek zapewnić zakwaterowanie osobom bezdomnym i mogą w tym celu stosować finansowe zachęty. Chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby nikt nie musiał spędzać życia na ulicach, zaznacza minister do spraw mieszkalnictwa i bezdomności, Heather Wheeler.